Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Sędzia federalny zatwierdza ugody między CFTC a Binance. Solana wzrosła o 250% w wyszukiwarce Google. David Schwartz na temat korelacji pomiędzy XRP a XLM. Bitwise wypuszcza reklamę spod Bitcoin ETF. Circle wprowadza stablecoina euro opartego na Solanie. VeChain wnioskuje o znak handlowy obejmujący innowacyjne oferty finansowe, perspektywy rozwoju i dopasowanie do ISO 222. Likwidacja 130 milionów dolarów pozycji long na rynku. Wzrost ceny Helium Mobile o 100%, analiza trendu. Nowa era finansowania, prywatne kredyty oparte na blockchain. Atak na NFT Trader, niezauważalny dla indeksów NFTs. Ponownie pojawiają się spekulacje na temat możliwego ETF-u na XRP. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję również za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!